Cześć. Ten film pokaże Ci, jak korzystać z snippetów w Visual Code. Będziesz dzięki temu mógł pisać kod szybciej i wygodniej. Przejdźmy od razu do Visual Codea. W Preferences i User Snippets wybierz nowy globalny, nowy globalny snippet file. Ja oczywiście już taki mam. Przejdę do niego. I zostawmy go na razie tak, jak jest. Przejdźmy do strony, która generuje nam snippety. Oczywiście jest ten link w opisie. Przejdźmy teraz do omawiania poszczególnych okienek. Description jest to oczywiście opis, który wyskakuje w podpowiedzi. Tab Trigger jest to string, i po jego wpisaniu w edytor wyświetli nam się możliwość uruchomienia snippeta. Okienko Your Snippet. Służy do przekopiowania kodu, który ma się wyświetlić po wciśnięciu przycisku Tab. I w tym okienku można używać różnych zmiennych. Właściwie są to tylko takie, one pełnią funkcję znaczników dla kursora. I używanie kolejno zmiennych $1, $2, $3 mówi kursorowi, w którym miejscu ma się zatrzymać po wciśnięciu tabulatora. W ten sposób można szybko uzupełniać zmieniające się miejsca w kodzie, jak na przykład nazwa funkcji. I $0 definiuje, gdzie, na, gdzie kursor ma pojawić się na samym końcu. Do tych znaczników możemy dodać również etykietę. Jest to wspomniane w tym miejscu. Mamy nawet skrót klawiszowy do tego. I etykieta po prostu wyświetla się jako domyślna wartość pod kursorem. Przejdźmy do przykładu, wszystko się wtedy wyjaśni i na pewno będzie to wszystko zrozumiałe. Napiszę code snippet dla funkcji reactowej. W de description mogę napisać coś e, po polsku, na przykład jak reaktowa funkcja funkcja snippet. Tab trigger to będzie powiedzmy react funk. Zazwyczaj chcecie, żeby to było jak najkrótsze. Teraz, żeby pokazać, że to działa w poradniku użyłem coś dłuższego po prostu. Najważniejsze żebyście czuli się sami dobrze z tymi swoimi snippetami. No bo to wy będziecie będzie to pisać. W internecie jest bardzo dużo już gotowych snippetów możecie z nich korzystać. Ale ja jednak wolę jakby napisać coś własnego i, i wiedzieć że mogę tego użyć i dokładnie wiem jak się to zachowa. I chyba radzę wszystkim robić tak samo. Zwłaszcza że nie zajmuje to dużo czasu. Przejdźmy do funkcji. I tutaj, w tym miejscu, również użyję 1, aby nazwa, którą wpiszę na samym początku, tutaj, tutaj, wyświetlała się od razu, też w tym miejscu. Przyspieszy to po prostu pisanie kodu. I w tym miejscu ustawię znacznik na samym końcu pisania funkcji, żeby po prostu móc dalej wpisywać to, co ma się wyświetlić, co ma zwrócić dana funkcja. Myślę, że jest to dosyć wygodne. Teraz kopujemy to, co mamy tutaj wrzucamy do tego obiektu w tym miejscu, zapisujemy i teraz w jakimś przykładowym pliku możemy użyć e, jaki był tab trigger e, react funk. Ok, teraz po wciśnięciu taba wyświetla się ta funkcja. Mogę tu ją nazwać na przykład test. Widzicie, że w tym miejscu też się wyświetla. Po kliknięciu tab. Mogę pisać dalej cokolwiek bym chciał. Jest to szybkie, wygodne. No, i w zasadzie pozostaje mi tylko życzyć powodzenia w pisaniu własnych snippetów. Dzięki, do usłyszenia.